drodzy, witam serdecznie. Dziś piękny odcinek, na razie jestem sam, ale zaraz będzie tak liczna. O, mikrofon mi wypadł, widzicie to? Fajnie, nie, widzowie? Teraz się będzie dyndać. No ale co, widzowie? Przy dyndającym mikrofoniku mówię wam, przyjaciele, że dzisiaj będzie bardzo liczna grupa. Będzie bardzo liczna grupa w Among Us i będziemy dzisiaj złowieszczy. Miałem bardzo dużo razy impostora, także odcinek będzie bardzo ciekawy. Oglądajcie do samego końca, bo działo się, było śmiesznie. I co, widzimy się w Among Us. No ci nie wierzę! Widzowie, pierwszą grę gramy w 8 osób i jestem impostorem, nie? Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Dobra, widzowie, robimy taski. Ja się stresuję, nienawidzę być impostorem przy tylu osobach. Jestem beznadziejny, ja po prostu nie... Przyznam się, ja nie umiem kłamać, widzowie. Ja jestem grzecznym chłopcem, naprawdę. Naprawdę jestem grzecznym chłopcem. Dobra, daję. Zamknijmy tam. Zaraz zrobimy coś innego. Może światełka, przecież światełka to jest ideolo. Światełka zaraz robimy. Idziemy tu do góry. Admin. Tos. Dobra, idziemy do góry, szybko. Tam za dużo ludzi. Dobra, ja muszę znaleźć jakieś... Ja będę patrzył na mapę i ja kliknę. Ja potrzebuję wyłączyć światło, jak zabiję od razu. Ja zabijam i wyłączam światło. Żety! 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 O kurczę, żebym teraz nabroił. Tu ktoś jest? Nie. Nie, 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 nie! Ile tu jest ludzi! Ja nie umiem grać w to! Czemu jak gramy w taką małą ilość osób, to jest takie S. No czemu on mnie goni? Czemu on mnie goni? Czemu on mnie goni? Proszę mnie nie gonić. Ale on mnie cały czas goni. No mnie nie goń. Dobra. Oni wiedzą, oni... Ja nie mogę nikogo zabić, tu jest tyle ludzi. Tu jest tyle ludzi, że tu się nie da nikogo... 6, 9, 9, 2, 5. Dobra. Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, 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 dobra. O, to był chyba dobry ruch. Nie! Nie, poszedł tam! Poszedł tam! Co się stało? Oj, Pawełek, Pawełek. Paweł, Paweł. Co Paweł? No, tak szybko, że już takie są osądy od razu na start? No właśnie, ja nie rozumiem. A Paweł, uciekałeś od ciała bardzo bezczelnie. Jagieł, ale to jest self-report. Ja widzę! Jagieł był na kamerach, a ja byłem z Tostem i z Antkiem teraz przy odwadach. Dobra, dobra, ale jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi bardzo ważną rzecz, gdzie jest ciało? No dobra, inaczej. Gdzie jest ciało, Jagieł? Jest w kafeterii, na wejściu w prawą stronę. Nie wiem, co tam jest, ale już wam powiem, co jest. Masz przed weponsami, przed weponsami, przed weponsami leży ciało. Okay. To ciekawe. Paweł zbiegał z weponsów w dół. Nie, ja jestem w elektrykalu. Powiem tak, jak było od wam i trzeba było naprawić, no to Antek zbiegał na dół do szyjców i biegł koło komunikacji, tam go minąłem. I było dla mnie dziwne, dlaczego pobiegł w tą stronę, a nie pobiegł do dwa, skoro jest tam sabotaż. Bo ja myślałem, że tu was minie, co to zmienić. Ta, może powiedz, że nie, może powiedz, że nie umiesz grać. Dobra, Antek, zapomniałem, że ty pewnie pierwszy raz tą grę grasz. Dobra, a teraz druga sprawa, gdy byłem w O2, od góry wbiegł do O2 Yeti. Więc skoro tam było ciało, to tu bym w tą stronę szedł, aczkolwiek jeżeli widzieliście Pawła, który zabijał, no ale to... czemu oni już nie na widziałem, mnie... go zabijają? Oni już na mnie głosują! Podejrzenie na Pawła, tylko jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Paweł chodził cały czas z Dave'em. Na kamerach obserwowałem to i cały czas właśnie razem i chodziliście tam w trójkę. Jeszcze ktoś z nimi chodził, ale oni zostali właśnie w dwójkę i teraz doszło do zabójstwa. A gdzie ty minąłeś Pawła, że myślisz, że on mógł zabić przy tych weaponsach? No schodził w kafeterii, go miałem. Odchodził jakby od ciała, nie? Okej. Nie, nie, to ja jestem... Dla mnie jest to, że Yeti od razu zagłosował, nawet nie mówił, tylko on już jako pierwszy zagłosował na prawdopodobnie Papilona. I to jest dziwne, że... No właśnie, co to w ogóle ma być? Bo ja wiem, że to jesteś, ty chciałeś mnie zabić, wcześniej zgasiłeś światła, byłeś dosłownie obok mnie, żeby nikt tego nie widział. Dobra, ale ja jeszcze mam jedno pytanie. Lolo, czemu podczas reaktora nie biegłeś w prawo, tylko w lewo?
ponieważ widziałem w adminie, że tam były trzy osoby, myślałem, że tam będzie ciało i ktoś po prostu chciał taktycznie nas ograć i żebyśmy poszli w prawo, dlatego poszedłem zobaczyć w lewo, bo i tak wszyscy szli w prawo. Taktyka. Ja mam 255 IQ. Ja jestem osądzany, a tu nie ma dowodów zbitych. Pani postorze! Żegnamy. Nie da się grać, jak mnie Dave cały czas goni. Nie wiem, o co ci chodzi. Cały czas mnie goni, no. Proszę, dajcie mi. Nie, no co to jest? Czemu mam dwóch impostorów z rzędu? Dlaczego jestem impostorem drugi raz z rzędu? O co tu chodzi? Nie mogę, widzowie. Ja tu zaraz ze stresu zejdę w tej grze po prostu. Czemu Lolo robi te? Antek! Dobra. Nie mogę. Dobra, bo jak Dave znowu będzie za mną biegł, to nie ręczę. To się nie da po prostu, to jest tyle osób, które mogą wiedzieć, czy ja coś zrobiłem, czy czegoś nie zrobiłem. Każdy może coś ten... Dobra, security, idę zabić, bo ten cały czas w kamerę patrzy. Ten cały czas na te rąbane kamery patrzy, ja nie podołam. Ja tego nie zdzierżę, no. No i tu jest Dave teraz, no nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Już go nie ma na tych kamerach. Okej. On się patrzy na mnie cały czas. Nie mogę. No czemu Yeti był tak kurde w tym? Czemu Yeti był? Ja nie wiem, czemu Dave mi podejrzewa? Ja mam wrażenie, że Dave mi podejrzewa znowu, nie? Ten cały czas na te kamery patrzy. Nie. To jest endgame. Idę załatwić tego jetlaka. Cały czas w te głupie kamery patrzy. I nie podołam. On nie robi tasków. Nikt nie robi tasków. Dobra. Vent. Antek! Błagam, powiedz, że tego nie widziałeś, Antek! Antek, powiedz, że tego nie widziałeś! Ja nie wierzę, on był w tym. On był w wentach, jak go nie zauważyłem. Błagam, Antek jest głupi, widzowie. Antek ma 5 lat. O, to jest niemożliwe, żeby on wie... Dobra, to jest niemożliwe, żeby on wiedział. Antek. Jagieł ma nosa do tych ciał niesamowitego. No, coś tutaj powiem, no nieciekawie Jagieł, nie? Gdzie ciało? Gdzie było ciało? Dobra, moment. Ale pierwsze powiedzcie, gdzie byliście. A co? Ja Navigation. A kto jest przed Navigation? Stronie? Kto jest na górnym reaktorze? Ja jestem. Antek? Dobra. Ogólnie ciało leży na kamerach, ktoś był. Okay. Ja robiłem sobie wtedy, to się nazywa chyba Simon Movie, takie klikanie. No i chciałem wejść na kamery, no i ciało leży. No podejrzewam, że jakiś vent kill. No ale nie mam żadnych podejrzeń, także... Ja mogę tylko chyba wykluczyć Lolo, bo siedzieliśmy razem w adminie. Ja mogę wykluczyć Tosta. Ja też. Jak dobrze. A mnie nikt nie wyklucza. A czemu mnie nikt nie wyklucza? No, moim zdaniem Paweł jest trochę podejrzany, nie? Ale co? Czemu ty cały czas mnie podejrzewasz o wszystko, człowieku? Ja przepraszam was, jak to jest czysty, bo widziałem, jak zrobił taska i no i się po prostu dodało nam, wiecie. Aha, okay. Moim zdaniem, znaczy, wiesz, skoro... to nie jest dobry argument. To mógł być zbieg okoliczności. Ktoś inny mógł zrobić taska w tym momencie. Nie, bo to było ułamek sekundy, ja tutaj mam timer w głowie odpalony. Okej. No to nie jesteś ty. Moim zdaniem, dobrze, że zostałem wyczyszczony, bo jestem czysty i tyle chciałem powiedzieć. A może to Bolo? Bolo, wytłumacz się! Ale co mam powiedzieć? Jesteś podejrzany, człowieku, razem z Pawłem. Ale czemu ze mną? Ja w ogóle... Jakie to... Nawet nie macie... No, w nawigacji! No, trzeba uważać na Antka. Przed, jestem w tych, w tunelach, obok O2 i nawigacji jestem. A Dave? Ja skończyłem w adminie z Lolo.
Dobra, moim zdaniem trzeba uważać na Antka, bo Antek był na górnym reaktorze. Dobra, nie, no zgubujemy, tak? Bo Antek nie ma sensu chyba. Tak, Antek i miejcie oko na Pawła, bo Antek, coś wali. Antek sus, moim no, zdaniem. No, nie, nie, Dave, chyba będziemy całą grę podejrzewał. Nie, to nieprawda, po prostu mnie śledzisz. Jeżeli w następnej rundzie nie będziemy mieli jasnej sytuacji, wyrzucałem Pawła, dobra? Dobra, jestem za. Oni są niepoważni! Czemu Dave cały czas wie, co ja robię? Ej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. O, o. Dobra, no Antka teraz nie zabije, bo to nie ma sensu. Jak pewnie oni tam są wszyscy razem ze sobą i każdy będzie wiedział, gdzie kto jest, obstawiam. O. Nie mogę tu zabić nikogo. Ty wleci ze mną. O. Na. Wszyscy tu są. No czemu on ze mną biegnie? I każdy będzie wiedział, że to ja. Cały czas ze mną biegnie, cały ten czas. Dave jest kafeteria, dobra, muszę Dave'a. O, mnie tak denerwuje, on mnie cały czas podejrzewa. Nie pozwolę na to, na jakieś podejrzenia w moją stronę. Dobra, czy ktoś tu jest? Ja się stresuję, czy ktoś tu jest? Lolo! Oj. Dobra, bo... Przycisk! Paweł jest impostorem! Jak go na kamerach! Jak zabił, perfidnie! Ja też to widziałem! Tak, a podejrzewałem! A podejrzewałem, ale wy, no? Ja nie wiem, wy jesteście w zmowie! Ej, to jest jakiś trolling z Aliona! Podejrzewałem, szczerze, nie? Wrzucił takiego killa, załadował, że głowa mała. Dobra, no, nie, to jest ale zmowa. Ale szczerze, ja mogę powiedzieć, widziałem Tosta na kamerach chyba z Antkiem, ale nie jestem pewien, chyba z kimś Tost tak, siedzieć tak. Na kamerach. I faktycznie Tost, no, walnął rurę po prostu do guzika, więc musiał coś zobaczyć, nie? No po prostu... Stosujcie na Pawła i się nie zastanawiajcie nawet, nie? Ej, wy macie jakąś dzisiaj zmowę na mnie, nie? Nie, ty jesteś impostorem takim perfidnym, jesteś kłamcą, że to jest głowa. Nie, ja nigdy nie kłamię. Ja jestem grzeczny. Dobra, błagam, dobra, proszę. Ale wy jesteście... Proszę. To się nie da w to grać z wami! I tak? Łatwo! Stary, Dave cały czas biega za mną, mówię, cały czas za mną biega, ja nie wiem, nie? To nie ma sensu. Jakbym był trzeci raz impostorem, nie uwierzyłbym. Nie uwierzyłbym, dobra. Zróbmy swoje taski. O. Dobra, robię taski, widzowie, naprawdę, jak ja kocham, że mogę teraz tak, o, tak. Ręce za głowę i mogę wychillować, serio. Bo już miałem dość. Spin. Miałem dość spin. Idziemy admin. Admin. Dobra, Dave, dobra, teraz będę Dave'a podejrzewał cały czas. Okej, robię to samo co Dave. Będę tym złym. O, wszystkich zjem. Będę tym złym teraz, naprawdę. Dobra. Oczywiście. Robimy 4, 5, 0, 8, 3. Cyk. Kartę mam do zrobienia. O nie, czemu nigdzie? Pobiegli tam? Dobra, mam nadzieję, że pobiegli. Elegancko, dobra. Cyk. Dobra. Okej, elektrykal, ja nie mogę się doczekać, aż powiem słowo. Podejrzewany jest Dave. To Dave może być impostorem. Tak, to będzie moje ulubione słowo w mojej rubryce słów, tak, na 100%. Op. No nie mogę, nienawidzę tego. Widziałem memy z tym, że tego nikt nie umiał zrobić. Dave jest podejrzany. Okej. Idziemy, ej, już, ale tu jest dużo tasków. O, pecku. Ale dobrze, podziałamy. Czemu ludzie nie robią 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Dobra. Elo. Pięknie, o, to chyba Dave. Nie mogę się doczekać powiedzieć tego. Widzowie, jeżeli chcecie więcej Among Us z Palionowym, dawajcie znać. Idziemy do kafety. Czy ja mi zostały dwa ostatnie taski? Trzy taski jeszcze. Cyk. Dobra, elegancko. Security! Idziemy do security teraz, widzowie. Security. Cyk. Cały czas mi pika TeamSpeak, widzowie. Nie wytrzymam, przepraszam was, widzowie, muszę to wyłączyć. Dobra.
O, o, o. Tutaj, tutaj i o, cyk, klasa. Klasunia. Dobra, elegancko. I co jest git? Wszystko? Żety! Oho, oho. Ja nie mam. Tu nie ma żadnego trupa? Ja już mam wszystkie taski zrobione. Ja nie wiem, oni się obijają, nie? Oni się obijają, widzę, że nie mają tasków. Nie ma nikogo. Ja naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. Ja muszę przetestować, kto kim jest. Tu nie ma żadnych ciał. Dobra, Dave tu był, ej, Dave tu był. A Dave oznacza, że tu będzie. Okej, okay, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Ja no nie mogę. Dave jest podejrzany. Czemu tu nie ma żadnych ciał? To jest dwóch. O! Okej, okay, idę sprawdzić. Dave! Tu były dwie osoby. Okej. Okay. Sprawdźmy to. Dobra, no gdzie było ciało? No a ciekawie to. Nie, nie powiem jeszcze, nie. Przede wszystkim najpierw chciałem się spytać, gdzie wszyscy byli. Bo na przykład Dave'a wiem, był w Shieldsach, bo właśnie tak. Od niego odbiegałem. Nie byłem w Shieldsach. No to już gdzieś pobiegłeś, ale jak ostatni raz cię widziałem, to byłeś w Shieldsach, no to gdzie byłeś? Do Rejżu. Przede wszystkim! Przede wszystkim! Wydaje mi się, że Dave może być podejrzany, bo tak zimnie. Nie. Po prostu chcesz się odwdzięczyć. Tak, ja tosta mogę tu powiedzieć, że jest legit chyba. No trochę sus, że zgłasza ciało, ale chyba jest spoko, ziomek. Mam pytanie odnośnie ciała. No mówię. Czy to było koło dolnego reaktora gdzieś? No czekajcie, spokojnie, ja chcę się najpierw dowiedzieć, gdzie każdy był, więc dobra, może po kolei. Ja powiem tak. Obok Shieldsów. Każdy pozycja szybko. Koło nawigacji, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Widziałem w adminie, że po prawej stronie były dwie osoby, nagle była jedna. I czy ciało jest po prawej stronie? Nie. Okej, okay, to nieważne. To moja taktyka idzie do kosza. Okej. Okay. Ja uważam, no trochę, no nie wiem w sumie. Ciało, dobra, powiem wam, gdzie jest ciało już w tym momencie. Ciało jest pod elektrykalem. Okej. Okay. Okay. Czyli dobra, czyli to jest świeże ciało. Ale nie. Ja to nie jestem z tego względu, że to jest nie widział w Shieldsach. Nie byłbym w stanie. Dobra, tam dobiec, z bólem nawet. Serca powiem, że miałem Dave'a obok komunikacji. Nie biegł Dave z tamtej strony. Z bólem serca, a normalnie tak? Tego nie zrobił, ale jestem dobrym kolegą. Tak. A normalnie bym tego powiem, nie zrobił. A ja nie wiem. A ja nie wiem, Paweł, czy ty tam nie biegłeś, nie? Ej, no mijałem cię, ej! Nie, Paweł chyba git. Mi się wydaje, że to może też być jagieł, ale z tego ja względu... Ale ja stałem cały czas na kamerach, które się świeciły. Okej, okay, a ja ty, powiem tak. Mówiłeś coś, pytałeś się o dolny silnik. O dolny silnik, tak. I z tego, co ja kojarzę, patrząc, łaziliście Toast, Dave łaziliście cały czas razem, Paweł czasem z wami się mijał. Lolo i Zeti chodzili osobno. Zeti. Ej, to jest no. Zeti i Lolo, coś mi śmierdzi. Więc jeden z nich może, to jeden z nich, tak dla obstawiam. Dla mnie to jest Lolo. A dla mnie Skip. Dobra, się nie Skip. Skip, bo nie ma... Yeti Lolo. Dobra, Paweł jest mega sus, nie? Ja bym to wziął pod uwagę, nie? Ej. Ejże. Dobra, lecimy widzowie dalej. Gra mi się wybitnie, chociaż mam taski zrobione. Ej, zróbcie taski, bo już wszystko zrobiłem. O, to musiałem przekazać, to muszę... Ej! 3, 0, 5, 9, 1, klik! Róbcie ten oksygen, bo nam tlenu zabraknie w tym statku! Statku kosmicznym, szybko! O, co wy robi? Czemu Lolo zbiegł? Oh my god, dobra, to jest Lolo albo Jetlag. Lolo albo Jetlag, welcome! Ale wydaje mi się, że Lolo. Lolo coś tutaj... Coś mi tutaj tak, kurczę, widzowie... O, admin... Oooo, ktoś z Medbaya do security poszedł, idę to sprawdzić, jeden z nich, których tam spotkam, Medbay security. Co to było? Toast? Ejże, kto jest w Medbayu? Ciało! Dobra. Ekipa, teraz mnie posłuchajcie, bo mam takiego newsa, że was kopnie! Dawaj! Kopnie dawaj! Was kozioł! Dawaj! No, kto to? Byłem w adminie. Okej. Okay. No. Widziałem Medbay security.
Okej. Okay. Ktoś zrobił venta. Kto to taki? Po czym biegnę od storage'a do Lore Engine'a. Okej. Okay. Zobaczyłem tosta. Biegnę ja dalej, biegnę pewien. Dalej i w medbay było ciało. Wyobraźcie sobie, kto to był. Czyli jest szansa, że to był tost. 80% szans za tosta i moje wyliczenia muszą być dobre. Okej, a ja chcę tylko powiedzieć, że tosta mijałem teraz między storage'em a ślicami. Faktycznie tamtędy druchta. Więc prawda. Trochę tościk. Bo jak się tutaj mocno nie obronisz, to będę musiał oddać mi głos na ciebie. Daleko od miejsca zdarzenia w ogóle. No nie, z medbaya będę kafeterię. To jest idealna, ale patrz, to jest idealna trasa. Z medbaya vent gdzie? Gdzie ty powiedziałeś, Paweł? Z medbaya do security vent i pobiegłeś na dół. No, no to do security, a ty mówisz, Dawid, do kafeterii. A, no nie wiem, no ja cię minąłem w storage'u i silce, no to co mogłeś bez i z góry i z dołu w sumie, nie? Nie. Ja minąłem faktycznie Pawła przy elektrykalu jakoś mniej więcej to było. Okej, okay. Ale jaki wyobra- to ma związek ale... z prawą? No ja nie wiem, ale... nie wiem jak się mam obronić, to bo ja nie wiem gdzie jest ciało nawet. Znaczy, ale wiem, patrz, medbay, ale patrzcie. Z admina jest taka dokładnie sama droga jak z security do elektrykala, widzicie to? Weźcie sobie linijkę, linijką sobie policzcie. To jest skąd ostry. Czekaj, jeszcze raz, skąd dokąd? Z admina do elektrykala i z security do elektrykala jest praktycznie ta sama droga. No to chyba trochę inne to... A, bo no w sumie ta, no dobra, okej, okay, ale... No bardzo podobne, no. Ale no, co to ma w związku ze sprawą? Ha, z tym, że on z medbaya poszedł do security, a jak ja zobaczyłem, że był vent, jak zobaczyłem, że był vent z medbaya do security, to od razu pobiegłem. Prawie ta sama... A ty widziałeś venta? Widziałeś, jak się otwiera i zamyka? Nie, widziałem na kamerach, że z medbaya nagle do security przeskoczył ziomek, a potem idę do medbaya sprawdzić i tam było ciało. Dobra, czy nam się ale na kamerach tego nie da nie, się w adminie zobaczyć. w adminie to zobaczyłem na tym. 10 sekund, czy nam się opłaca wyrzucać tosta teraz? No tak! Kurczę, ale co? Czemu tak? W poprzedniej rundzie wszyscy mnie czyszczą, Dawid, że chodzimy, ja mogę zabić wszystko wtedy. Ja nie głosuję. Ej, dobra, Yeti jest mega sus, nie? Mega sam sus! Jesteś ja uważam sus. Od początku, ej, dobra, guzik, bo za mało czasu, guzik. No przysięg! To jest tost! To jest tost! Czemu oni nie głosują na tosta? Zróbcie te taski! Kto jest duchem, niech robi taski! Kto jest awk? Oh my god, to jest tost! Może być impostorze. To jest tost! On stał jak to włączał! No nie mogę! Dobra, i teraz tak, posłuchaj mnie. Wykluczamy, tak, bo spadała ogromna lawina hejtu na tosta, tak? Okej, okay. Ale ja z tostem w pierwszej rundzie faktycznie chodziłem, no i widziałem, jak ten bar na górze na lewo się faktycznie powiększa, tylko jak zrobił te questy. Zobaczcie, ile mamy tasków, że zostało nam totalnie resztka. Tak, no tak, ogólnie ten, ale ja chcę tylko coś powiedzieć. kto z was nie zrobił wszystkich tasków jeszcze? No ja zrobiłem wszystkie. Ja zrobiłem wszystkie. To pytanie, czy Jantek i Jegi. Żagieł Jantek, zmartwychwstańcie! I zróbcie questy na tych duchach! Ja nie zrobiłem w ogóle questów, bo ja nieważne. No jak nie zrobiłeś? No zostały mi jeszcze dwa. Słucham? No w adminie właśnie teraz robiłem kartę, ale ona jest za trudna. Nie. Lolo, musisz dokończyć. Dobra. Czemu wy nie chcecie wywalić tosta? Ja byłem dobra, w poprzedniej rundzie, panią nie? Zagłosował, ale... jak panią zagłosował, byłem w poprzedniej oni rundzie. Są w zmowie, w oni są w zmowie, ale to jest tost. Jakie ty masz dowody, Yeti? Jakie no ty masz dowody, mówię, dowody, ja mam byłem, dowody! Byłem spalionym w adminie i z Lolo byłem w adminie. Ciebie cały czas widziałem, więc ty nie mogłeś zabić. Więc to musi być tost. Jeszcze reaktor się teraz odpalił, dobra, jak to stał przez chwilę. Ja mogę tylko powiedzieć, będąc szczery, mogę powiedzieć, że tostu też jak robił te questy i się ten bar napełniał, to tak sprytnie stał i czekał, aż ten bar się napełnił, a dopiero potem szedł, więc mógł to tak sobie wymyślić, cwaniak. O, mogę szczerze powiedzieć, że tak mogło być, bo zawsze miał takiego input laga 3 sekundy, że po tym jak się bar wypełnił, to się chłop dopiero ruszał, nie? Tak jakby się jeszcze chciał upewnić, więc to było trochę sus. Nawet bym o tym nie pomyślał, żeby to ale dziwi mnie to, Yeti, że ty jesteś tak pewny siebie tutaj też, nie? To jest mega sus. No Yeti od początku, ale poprzednio też mówiłem, że to palił i to był on. Znaczy Paweł widział w adminie, że ktoś poszedł z medbaya do security i zanim on doszedł do tego medbaya, to mogło się tyle rzeczy na mapie zdarzyć, że ta osoba, która zeskoczyła do tego security, mogła pójść gdziekolwiek.
Ale poszedłeś dołem do elektryka. Dobra, a Antek i Jagieł są, bo jak tak, to niech zrobią questy i można po prostu tą grę skończyć w ten sposób. Ale... Dobra, ja będę robił questy. Ale łatwo mi jest wszystkim kurde. Nie, nie wytrzymam. Nie, jesteście mega sus, chłopaki. Nie, nie mogę, nie, nie mogę. Nie, coś nie wiem. Questy, wszyscy szybko. Dobra, to oni są w zmowie, widzowie. Oni są w zmowie jak nic. To jest niemożliwe, że oni tak się bronią jak bracia. To jest niemożliwe. Ja już mam wszystkie kłe, ja nie mam co robić. Ja nie mam co robić. Pewnie Antek. Ten dzieciak Antek pewnie se obiad teraz grzeje na 100%. Nie mogę. Ja nie mogę. Będziemy teraz tak biegać tylko i to tak bez końca. I bez końca. I bez końca. I co tak będzie, wiesz. Dobra. No nie, jeszcze mi się kamera. No patrz. Dobra, dobra, Yeti, Yeti, ale ja. Yeah. No i może to być prawda, co mówi Yeti. Ale co? Może to być. Reaktora, on perfidnie zabija w reaktorze tam, gdzie jest, gdzie jest samochód zrobiony. Przecież, ale kill, ale kill, ale... A gdzie był Lolo? No ja robiłem questa, tam okay. Widziałem, jak nawet. Dobra, ale ja okay. Mam bardzo dobry argument na to, że nie jestem ja. W momencie, w którym Toast zabił Pawła, reaktor się wyłączył. Bo ja byłem na samej górze, a Paweł na dole, więc jak ja mogłem zabić, skoro dwie osoby no. Musiały kliknąć reaktor? Okej, okay, dobra, no. To może być coś. Ja ale go złoił! Dobrze, Jetty! Dobrze, Jetty! Włączył się akurat, wyłączył się, no. A Yeti z tym może mieć rację z tego względu, że właśnie reaktor się włączył i po chwili był kill, nie? Report. Czyli tak jakbyś, tak jakby Paweł z Yeti przytrzymali, a ty wlazłeś na dół i ja zabiłeś się szybko. Nie zwróciłem uwagi, ja po prostu widziałem killa i po prostu go zgłosiłem. No ale to czemu tak późno? Dobra, wywalcie dosta, to będzie wygrana, bo detektyw Palion! Widzowie na posterunku, widzieliście moje... Ale to jest niemożliwe. No ale to jest niemożliwe, bo się reaktor włączył. No nie wiem, ja nie zauważyłem, żeby się włączył reaktor, no moim zdaniem to jest Yeti, no kurde, no widziałem. Nie wiem, ja mam mentyk w głowie. No nie, no bo... Ale ja ufam Yetiemu. No, jest! No, to będzie to. Jest! Dobra, no sprawdźmy. Jak to był Yeti, to... Dobra, nawet, że przegraliśmy, no trudno. No brawo, brawo! Czemu wy mi nie wierzyliście, jak dawałem te kozak info? Głupisz, srebrny buconator! Wiedziałem, że to od samego początku! Dave, ale to ty go, Dave, tak broniłeś! Ja mówiłem no bo, całą historię życia! Świniuch, widzicie świniocha? Siedział i patrzał na góry, na lewo i patrzał, czy się ten pasek przesuwa. I świński człowiek. I jeszcze mówił, że to za taktyka, nie? Nie? To jest jaki tryhard, jaki nie mogę! Jaki tryhard! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Crewmate, ich kochamy to! Już mi wystarczy tych impostorów! Chcę szukać, chcę być detektywem! Chcę być pięknym detektywem, widzowie. Więc lecimy serdecznie tutaj! Tych, pól! Idziemy w dół, do weaponsów! I klikamy... Pobieranko! Tak, 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 tak! Kochamy to, widzowie, kochamy to! Ja nie mogę, jak Dave będzie... Czemu Dave tak stoi? Widzicie to? Czy wy to widzicie? Dave coś włączał, ty, cheaty! Co on tak stał? On mnie goni. Myślę, że on mnie goni. Trzymamy się z daleka od Dave'a, widzowie! Dave jest podejrzany! I to bardzo. No nie, to już jest żagiel, dobra. Dave jest giga podejrzany, ja się tego boję. Ja się tego obawiam. Że tu może być grubo. Czemu on stał? Nie robił tasków? A może mama... Patrz, jak on czeka tam, widzisz? Antek! Antek, nie idź, to Antek! Nie, Antek. O, dobra. Okej, okay, ja mogę rzucić tylko swoje małe podejrzenie? Tak. Możesz. Tylko zacznę, tak tylko po prostu, nie? Paweł, powiedz mi, jakie questy zrobiłeś w tej gierce? Ty, a czekaj, ja mam lepsze pytanie, czemu ty w ogóle żadnego taska nie zrobiłeś w tej grze? Dobra, stoisz, słuchajcie, i się lampisz. Słuchajcie, Paweł poszedł do kafeterii do liści, stał sekundę, nie zrobił tego questa, poszedł do weeponsów, stał na wifce, nie zrobił tego questa. Panowie, poszedł se na dół do shieldsów, poszedł do storage'a i do admina, stał zaś na karcie, też tego nie zrobił nie i nagle zciało, nie? Nie ma to znaczenia. Ciało nie ma to znaczenia? Nie jest w ogóle ciało w tych rejonach. Okej. Okay. Chciałbym wiedzieć wasze pozycje. W shieldsach jestem. Pomiędzy storage'em a adminem, no. A gdzie jest ciało? Ja w adminie. Dobra, ciało jest w security. Ja siedziałem całą gierkę na adminie i obserwowałem, kto co robi. Okay. No i sobie śledziłem pana Tosta.
Aha. O! Ciekawe, ciekawy zabieg. Ciekawy zabieg. Ej, Tostu, ciekawy zabieg. I poszedłem, wszyscy, wy byliście tak po prawej stronie mapy. Rozumiem. No tak, wszyscy praktycznie. No to tak. Czekaj, to jest niemożliwe, ja myślę, że to Dave, bo tak już na mnie naskoczył. Bardzo prosty wniosek się nasuwa, bo ja siedziałem na adminku i patrzę, dwie osoby w security, kamery nie świecą. Od razu poleciałem, mijam Tosta, wchodzę do security i ciało leży, nie? Okej, okay. No ja powiem tak, ja minąłem Pawła, Jagiełła, Lolo, minąłem cię pod elektrykiem. Ja widziałem Antka. Antek był w adminie przecież z nami. Okej, dobra, no to jest na pewno Tost, no bo my wszyscy byliśmy na prawo. Wszyscy byliśmy. No nie wiem, co ja mam powiedzieć, no jestem... No, zlamiłeś no. Dobra, nie pracujcie na mnie. Albo Żagiel. Albo ja. No to wtedy Guzik i Jagiel. Kurde, Jagiel, jesteś zwolniony. Jak wykluczony w sekundę. Nie, no zniszczyłeś odcinek Tostowi, mógł być impostorem dłużej. Let's go. Ale akcja, nie? Ale szef. Ja nie wierzę! Trzeci raz w tym odcinku. Ja dzisiaj mam jakiegoś farta, ale normalnie nie mam takiego farta. Czy jestem najpotężniejszym dzisiaj złem? Mam... Koszmary im robię, widzowie. Robię im koszmary wszystkim. Robię im wszystkim koszmary na zawsze. Robię im wszystkim koszmary na zawsze. Robię im wszystkim koszmary na zawsze. Dlaczego się tak dzieje źle? Dobra, ktoś jest na kamerach? Nie, nikogo nie ma na kamerach. Trzy osoby są po prawej, także nie mogę zabić po lewej, bo będą mnie podejrzewali. Także trzeba być ostrożnym. Okej, okay, tam jest, oni są tam. Ja nie, oni są wszyscy w jednym miejscu. Nie ma opcji, żeby kogoś tutaj ukatrubić jakkolwiek. Dobra, ja czekam, wiecie co? Robię taki myk. Czekam w elektrykalu. Udaję, że robię taska. Udaję, że robię taska i wrypuję się w niego, to jest moja taktyka. To jest moja taktyka. Moja taktyka. Puuu. Dobra. O! Tam był Dave! Może mógł mnie widzieć. Kątem oka. Mógł mnie widzieć. Dobra, żeby se tasków nie porobili. Poczekam aż przyjdą. Dobra, jeden. No ciekawe. Dobra, ja chcę powiedzieć tak. Mam dwóch podejrzanych. Jagieł i Tościk. Widziałem ciało. To jestem ja, jestem impostorem. Gdzie był blisko Tościk i gdzie był niedaleko Jagieł. Ale od razu, że podejrzani. Ale czemu? No bo byli blisko ciała. Gdzie było ciało? Gdzie było ciało? Nie mogę jeszcze powiedzieć, dopóki nie powiedzieć swoich miejsc. No my storage mamy z Filipem obydwoje. Ja lower engine. Ja byłem o dwa. Poszliśmy z kafeterii z admina obydwoje. Okej. Ciało jest w elektrykalu. W adminie widziałem dwie osoby w security i w elektrykalu już potem była deduła, było dead. Więc... No to ale my się wykluczamy z Szczypsonem, bo ale my wchodzimy z admina. Czekaj. I ty mówisz, Lolo, że doszedłeś z admina do elektrykala, tak? Z kafeterii, upper engine, security, sprawdziłem, czy nic nie ma. My się myjaliśmy chyba. Tak, no dobra, okej, okay, dobra. Sprawdzałem każdy, jakbyś... że gdzieś ciało, bo widziałem, że gdzieś będzie ciało, bo po prostu jedna osoba mi znikła. I mi się zdaje, że Jagieł poszedł z elektrykala do security ventem i ja się minąłem z nim. Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Z Jagiełem byliśmy w adminie, oboje patrzyliśmy na ten stół, na który mnie tak perfidnie wywalił w poprzedniej rundzie. No, a ja poszedłem, ja mogę tylko nadmienić, że ja poszedłem na chwilę z admina, wyrzucić liście z kafeterii i poszedłem od razu zobaczyć z powrotem. Dobra, do admina, czy ktoś tam dalej stoi i poszedłem na dolne liście i wtedy zostało zgłoszone ciało. Okej, ale czy ty mijałeś się ze mną przecież w kafeterii, tak? Dobra, to jest self-report. Z tobą w ogóle się nie mijałem. Może byłem w dobra, kwestii, słuchajcie, ale nie widziałem, słuchajcie, myślę, że to self-report. To nie są takie mocne dowody, no. To nie jest self-report. No nie wiem. Ja i to z tego nie mogliśmy zrobić. Od razu mogę ja wyklirować Tosta, to zmienię. Mi się zdaje, że Jagieł tutaj będzie trzymał stronę Tosta, żeby mieć swojego sprzymierzeńca. Albo Żagiel chce się teraz podlizać Tościkowi, bo i se napisali tutaj... na wesku. Słuchaj, no jestem impostorem, ale ja zrobiłeś mnie broń, żebym miał odcinek. Dobra, nie, dobra, Tost jest podejrzany przez 2x4. Ale dobra, no to będę trzeci raz z rzędu impostorem. Dobra, Tostu, zdejmij okulary, bo nie widzimy twoich oczu. Ja skipuję, ale Lolo Sas.
Dobra. Dobra, no i kto? Patrzcie, Yeti zagłosował na Yeti. Dobra, Yeti jest poniżony. Yeti! Nic nie mówi, Yeti nagle, nie mogę. Dobra. Lecimy, widzowie, dobrze nam idzie na początku. Nikt nas nie podejrzewa o nic. O nic, o nic, o nic. Pięknie, dobra, musimy teraz tylko poczekać, aż nam się załaduje kill. Jak ja wygram w dzisiejszym odcinku, będę królem. Będę królem. Liczę na to, nikt nie wygrał impostorem, bo się nie da. Jest tak ciężko wygrać impostorem, że nie mogę. Dobra, idę tutaj, prawda. Dave'ka może, a może Dave'ka. Może Dave'ka, może Dave'ka, może Dave'ka. Dzieje się, ktoś na kamery patrzy, uwaga, czy kamery, tak, są włączone. Są włączone, otóż to, że są włączone. Także idziemy kogoś na kamerkach tu zabić, widzowie. To jest najlepsza taktyka, jak ktoś jest na kamerach, to go utrap, patrz. O, wyłączył, nie wyłączył. On się patrzy na mnie. O kurde. Żagiel, 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 żagiel. Żagiel, 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 żagiel. Okej, on poszedł w dół. Dobra, węcik. O, lolo, wyjdź stąd. Wyjdź stąd, lolo. Ej, ile mogę czekać? Mogę być nieskończoność czasu w wentach? Mogę być nieskończoność... A, bo teraz mi się kill nie maduje. O, no. Nie! Nie! Dave mnie będzie podejrzewał! Dave mnie będzie podejrzewał, tam jest ciało! Proszę nie, proszę. Dobrze. Mam kilka podejrzeń. Szkoda, że... Czy leżało ciało na kamerach? Nie mogę teraz tego powiedzieć. Dobra. Słucham pozycję każdego. Najpierw Lolo. Moja pozycja kafeteria, ale co do... O, dziękuję. Wyprzedzić? Dobra, Paweł? Pod weaponsami. Weaponsy. Ale ja od strony O2, nie od strony kafeterii. Ja wychodzę z shieldsów. A? Paweł? A? No, nie, dobra, wysyłam ci zdjęcie. Dobra. Dobra, a Toast? Electrical. A Jagieł? No, teraz wchodzę do storage'a ze shieldsów. Okej. Okay. A co ty, Jagieł, mówiłeś? A jaki to, znaczy, jaki Jagieł, ty miałeś podejrzenie? Bo tutaj coś... Znaczy, ja widziałem Yetiego, jak on był cały czas na kamerach sobie po prostu patrzył. Tak. I ja tam byłem przez lewą stronę i podejrzewam, że on tam stał do końca rundy. Dlatego tak Słuchajcie... rzuciłem i zacząłem, że kamery zgasły i za chwilę było ciało. Okay. W sensie, chwilę później było ciało. Jakie mam podejrzenie? Paweł perfidnie zabił w security, zwentował do medbaya, bo go widziałem, jak wychodzi z medbaya i uciekł do kafeterii, nie? Tam go minąłem. Jakim cudem, ja jestem po drugiej stronie mapy. Tak, no, ale mówię. Byłem w kafeterii, biegłem se do aperture, wychodziłem z medbaya, wlazłem do medbaya, mówię, nikogo nie ma, idę do security, a tam se leży ciałko. No, jest to kapkę podejrzane. Pytanie, co robiłeś w medbayu, nie? No, ładowanie, fiolki. A, fiolkę? A jak ta fiolka działa? Ale go opowiesz nam coś o tym? Tak, która fiolka się zepsuła? Klikasz niebieski przycisk i nalewają się fiolki, a potem usuwasz złą. A która była zła? Trzecia. A? Błąd, na pewno? Błąd, a nie druga? A nie druga? Dobra, to jest podejrzany, nie? Co?! Nie, no nie wiem. Nie, no, to był ze mną, jak to ciało. Ale wy się kryjecie, bo wy sobie SMS-a napisaliście, kurde. Filip wchodził, Filip wchodził do komsów, jak ja robiłem w shieldsach takie, nie wiem, jak to się nazywa ten task, ale takie klikanie takich sześciokątów, nie wiem, co to jest. No. No to wtedy Tos wchodził do komsów i to na pewno nie mógł być on, a wtedy... Ja się gdzieś minąłem z Tostem i... Słuchajcie, zróbcie skipa i zróbcie questy. Patrzcie, jak jest mało questów. Tak, to robimy questy. Ale pewnie Antek nie robi. Właśnie, co robi Antek? To nie powinien się to przeszkadzać, Paweł, bo jesteś impostorem, nie? A, bo Dawid. Dobra, widzowie, jestem impostorem, lecimy dalej. Tak, tak, tak. Nie mogę. Gdzie jest Antek? Ja w dzisiejszym odcinku jestem jakimś złowieszczym ziomkiem, nie? Naprawdę. Naprawdę. Złowieszczy ziomek, ej. O, no.
Dobra, dobra. Fliku klik. 2, 7, 2, 3, 4. Dobra, elegancko. Klik, 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 kluk, klik, kluk. Klik, 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 kluk. Ja nie mogę, się stresuję! Nie! A cóż to? Tylko po... Kurde, bo myślałem, że jest zabójstwo w tym, w security. Znowu i to jest, sorry, to mój błąd. To jest... Byśmy mieli Pawła... Czyli Paweł? To jest zmowa, Jagieła i Tosta. Byliśmy tam w trójkę, zamknęli mnie jak psa! Nie też! Ale dlaczego mielibyśmy być w jakiejś zmowie? Dlaczego? No bo napisaliście ze SMS-a. Wasza relacja jest bardzo podejrzana. Teraz była wasza... To jest prawda, to już nie nagrywamy z wami nigdy. Dokładnie, wasza relacja... Ale właśnie się jest nielegalne w naszej wcześniejsza gra, wasza relacja była lekko już tak naderwana, na włosku wisiała, a teraz odbudowuje się. A teraz Lolo, właśnie... Jak poprzedni grze... Ale ja mam jeszcze pytanie do Lolo. Lolo, gdzie poszedłeś, jak ja naprawiłem dolny reaktor? Cały czas jestem w adminie, bo jest zamknięta kafeteria. On w adminie był, ja go widziałem, był w adminie, no. Ale czemu poszedłeś w dół jakby do storage'a, a nie na górny reaktor? Wiecie, że nie zrobimy tasków, bo nie ma znowu Antka. A gdzie jest górny reaktor? Przepraszam, na O2 nie poszedłeś. Aha, no bo ja stałem na kamerę, jak ja taski robiłem. Ale był też ten radar, nie? Bo włączył radar w adminie. Biło się. Ja mam powiem do tak, robienia, jak biegłem do O2, to wbiegłem do O2 w momencie, w którym tam był Paweł. Tak. I jak tylko wbiegłem razem z Egiem, on naprawił. Nie, dopiero zacząłem wpisywać! My gadamy o tym, gdzie nie ma ciała, a my zaraz skończymy taski. No właśnie, wy skończycie taski. Ale nie zrobimy tasków, bo Antek! Ale mi zostały dwa taski. No to Paweł, nie przeszkadzać, nie będziesz to przeszkadzać, bo jesteś impostorem. Wygrasz. No albo to. Nie, przegram przez was. Albo to samo Egieła. Parion. Ha! Tak jest, widzowie, idziemy teraz zabić Jagieła i Tosta, żeby już ich nie było tutaj na tym świecie, ha, ha. No i masz guzik, cwaniaczku. Żartuję przecież. A? Ha, idę was zabić! Dobra, widzowie, no trzeba troszkę potrolować, bo jesteśmy dzisiaj złą postacią. Dzisiaj jesteśmy złą postacią, jak sama miniaturka wskazuje, jesteśmy źli! Źli! Dawaj, ta jedna osoba, co jest został quest, proszę. Źli na... O! Proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, 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 proszę. To są jaja, nie? To są jaja, nie? Dobra, oni się trzymają. Oni się trzymają za kostki i trzymają się nad lawą, nie? Dobra, ja mam pytanie, kto tego ostatniego questa nie zrobił, bo go zatłukę? Jak można nie zrobić... No ja teraz questa robię! Ale to nie człowieku, co ci to tyle Paweł zajmuje? Ja stoję na kamerach, a Jagieł kusił przed security. Nie, tu po prostu... Tu jest... Dave, posłuchaj! Posłuchaj głosu rozsądku! Kanapka! Kanapka! Zemsta słodka na pracowniku! To jest akurat prawda, napisał może do Jagieła SMS-a, słuchaj. Jak mi da impostora, to weź mnie kryj całą grę. Biedny Żagiel! Żagiel! Odezwij się, Żagiel z zaświatów! Powiedz, że to Tostu! Tak, akurat może być prawda, nie? Akurat to mogę w to uwierzyć. Wzywam ducha Żagieła! Żagieł! Gdzie ty tam jesteś? Ja powiem jedno, Lolo, nie zdradzaj, gdzie masz tego questa, tylko iść go zrób, bo ty to tyle robisz. Ale ja go robiłem, a ja zobaczyłem. Ale zagłosujcie, nie? I miałem napisane do something else. I co to znaczy? Ale dobra, Jagieł się odzywa, zagłosujcie, on jest na pewno za Tostem, nie? Widzisz? Dobra, na co dajesz, Lolo? Głosujcie. Na Żagieła, czy na Tosta? Na Żagieła, no jasne. Oni są w zmowie. Dobra, na kogo daliście? Ja dałem na Pawła. No i ja mam zdecydować, tak? Na kanapkę! Ja daję na kanapkę! Będzie 2-2 jak dasz na Pawła, więc daj nam. Ale to będzie koniec gry! Daj nam, niech już będzie coś z tych głosów. No ale nie, no ale chwila, no ale zastanówmy się, tak? No Paweł, jesteś impostorem czy nie? No nie jestem! To jest zmowa! Ale gdzie on zabił? Ale dalej Tost, nie powiedziałeś, gdzie on zabił w ogóle? No przed security, mówię, Jagieł stał przed security i kusił. Ja stałem na kamerach i widziałem na kamerze, jak Paweł podchodzi i mu wciska nóż, kurde, w gardło. Dejmo, daj na papilona i ja... My tam nawet nie ma, ja nie rozumiem. Nie, Dawid, zagłosuj na mnie, zagłosuj na mnie.
Niech wygra, kurde, dajmy mu ten, dajmy mu tego wina, niech ma coś z tego odcinka. Nie, szlag mnie trafi, dobra, ale czemu ten quest nie został zrobiony dalej? No bo ja mówię, że było napisane do something else i co ja mam wtedy dalej zrobić? Wy mówicie, że ja z Jagiem piszę kurczę na dziennikarz i z nim rozgrywa taką rozgrywkę, a mi się wydaje, że to palion. No ty masz kliknąć tak. Tylko fiolkę na niebiesko jaką? Tam, potem usunąć złą i tyle. O, dobra, to ja idę, biegnę! Zrób tego questa! Mikrofon muted. Ha! Uuuu! Tam. Tararam, tam tararam. Dobrze, kto był? No Paweł. Paweł? A, no kurde. Ty świńska, ty świński człowieku, nie? Naprawdę. Ja nie, się tak bejtowałem. Ja myślę, że ty trolujesz, ty mi serio uwierzyłeś? To ja? Że gadałem takie głupoty, stary. Nie, stary, ja już miałem zbyt mózg, nie?